O, już idzie nasz wódz, świto. A co w tym worku? Owijacze do przebrania, buty, bo tutaj ciężko pod tą górkę w takich rekonstrukcyjnych butach wejść. Wczoraj przynajmniej było ciężko, bo śnieg leżał. A te buty takie skórzane, wszystko podeszwę mają. Drewniana miska, drewniana łyżka. Trzaskawica. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej. Ach, takie walonki zrobiłam wczoraj, słuchajcie, wróciłam, się zawzięłam i zrobiłam walonki. Zaczęłam o godzinie 19, to skończyłam o 24.30. Jeszcze mokre, jeszcze nie wyschły. Fajne. Wełna brzusówka, tak? Tak, i wełna się o 1/3 kurczy, sfoluje. I tak są o 2 numery za duże. Także jeszcze będę musiała tak jakoś ją miętosić, żeby jeszcze bardziej ją sfolować. Jak nic na moją nogę. Zrobisz drugie. Prawie nabierzesz. No. Bardzo fajnie. Jest niedziela, to jest trzeci dzień naszej imprezy i tak już się kończy. Czyli powoli już takie krzątamy, spanie składamy, niektórzy już pojechali. Nasze stowarzyszenie zajmuje się rekonstrukcją wczesnego średniowiecza. Nazywa się Trzaskawica i to jest stowarzyszenie z Podlasia, chociaż już teraz są członkowie z całej Polski. 10 lat temu mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić taką imprezę, która by była tylko dla nas, dla przyjaciół, obozowanie zimą. Część z nas wywodzi się na przykład z harcerstwa albo z survivalu i my lubimy takie obozowanie w lesie. Więc Tabor Sucza Nora, tak się nazywa ta impreza, obozujemy, robimy wyprawy, przemarsze, potyczki, mamy turniej myśliwego, gdzie strzelamy z łuku, rzucamy toporkiem, rzucamy oszczepem, są nagrody. No taka wspólna integracja, wspólna zabawa, ale bez publiczności. Jeżeli my jesteśmy w obozie, no to wszyscy jesteśmy w strojach historycznych, śpimy na skórach, mamy na sobie tylko lenę, wełnę i tak jak jest pani ubrana, to mówimy, że to jest po cywilu. I takich osób po cywilu to nie może być, więc musimy panią troszeczkę przebrać, żeby pasowała do nas. Zapraszam ze mną, tam przygotowałem ubranie. O tak, tutaj w worku mamy właśnie walonki dla pani. Trochę za małe. Trochę za małe, ale to jest wełna, to może się rozejdzie. A to jest koszula z antycznego materiału, z terenu Białorusi. Jest to len o grubym splocie, wiodełkę. My mamy taki problem w rekonstrukcji, że bardzo mało rzeczy zachowało się z epoki wczesnego średniowiecza, jeżeli chodzi o ubranie. I posiłkujemy się ikonografią albo innymi obszarami. I zapisano, że jak Skandynawii czy Wiking uciekał gdzieś tam, to się przebrał za Słowianina. I to sugeruje, że jednak ci Słowianie chodzili troszeczkę inaczej ubrani. I to jest taki właśnie ciuch. Trochę przypomina worek pokutny. Trochę tak. I jest równie taki siermiężny, szorstki. Ale trzeba wyjść ze strefy komfortu. Zachęcamy. Wiele warstw, bez kurtki, tak? Raczej tak. Widać, że mimo, że strój jest obszerny, to wygląda pani w nim dobrze. Jeszcze jak przepasamy to, no to i będzie i sylwetka kobiecą też widać. Troczki schowam. To jest zapaska. Teraz nie jest w modzie, ale tutaj panie bardzo chwalą, ponieważ to jest taki kwadrat z wełny, który można opleść wokół bioder. No i tutaj te takie wrażliwe kobiece miejsca czy nerki można sobie osłonić. Można w to ręce wytrzeć, jak się w kuchni pracuje. Usiąść na tym. To jest łatwe do prania. Łatwiej taką zapaskę wymienić niż całą sukienkę. O, co my tu jeszcze mamy? Narzutkę, kocyk taki na plecy, bo jest chłodno. I jeszcze jedną zapaskę na przód. Ta jest taka, widać, że krojona na pół, że zasłania uda. O, ja to źle tu w tym wyglądam. Myślę, że pani by się lepiej prezentować. I tyle z tych ubrań, które przygotowałem. Troszkę zimno, czy jeszcze coś można... Tak, można kaptur. Osłania barki, szyję, głowę. W tamtych czasach nie było parasolek, więc on chroni i od wiatru, i od deszczu jednocześnie. On jest zrobiony tylko z prostokąta i dwóch kwadratów. I bardzo prosto się go szyje. Witoldzie, może pomóż pani. O. Witold właśnie odtwarza Jaćwinga. Już we wczesnym średniowieczu to był tygiel wielokulturowy, bo byli Słowianie zachodni z Mazowsza, byli Słowianie wschodni, plemienie Drgowiczów i Bałtowie. I na przykład są wykopaliska wsi sprzed 1000 lat, kiedy mamy na przykład pochówki w obstawie kamiennej mazowieckie i kurhanowe ruskie. Czyli to, że my mamy teraz wielokulturowość, to ona trwa już od 1000 lat. I na przykład dla mnie to jest wielka wartość, że przez 1000 lat można żyć wspólnie na jednym terenie, z bliskich sobie, ale jednak odmiennych kultur i religii.
Obok Słowian na Podlasiu współczesnym mieszkali kultury bałtyjskie, Prusowie, Cingowie i Mazowszanie. Z jaką Słowianką będę? Raczej ruską, bo koszula jest ruska. Oj ty rzeko, rzeko, czemuś ty nie pełna, oj luli, 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 czemuś ty nie Bardzo często palimy w kominku. Ogrzewanie elektryczne, no jest ciepło w domu, ale trochę martwo. A tu jest tak, jakby coś żyło. Trzaskawica to jest grzmot burza piorun w języku starosłowiańskim. Mamy w grupie różne osoby, które ze swojej tożsamości albo z historii rodzinnej biorą inspirację do tego, kim być w rekonstrukcji, kim być w stowarzyszeniu. Są osoby, które bardziej się utożsamiają na przykład z Suwalszczyzną i z byciem Jadźwingiem. Też szukają, czy na przykład robią badania genetyczne swojej krwi, na ile jestem Bałtem, na ile jestem Polakiem czy Słowianinem. Są osoby z tych miejscowości prawosławnych i one czują się bardziej patriotyczne ruskie, nie w sensie takim moskiewskim, tylko ruskie, bardziej ruśkijowska, bo te z początku budowania państw, plemion. Ja też przechodziłem drogę. Najbardziej do mnie przemawia tradycja polska, katolicka, ale też był taki moment fascynacji kulturą bałtyjską, której już bardzo niewiele osób odtwarza w Polsce. No jak człowiek się interesuje historią, to nabiera takiego przekonania, że to jest fajne i to jest fajne, więc generalnie odtwarzam słowiańszczyznę, ale mam artefakty z różnych kultur. Na potrzeby rekonstrukcji przybrałem imię Świtowoj. Wojownik o świcie. Zawsze lubiłem świt, że coś się budzi do życia i lubiłem powoływać coś do życia. Jak zakładałem stowarzyszenie, głównie walczyłem. Ten aspekt sportowy dla nas młodych chłopaków to był bardzo ważny. Teraz lata poszły do przodu, są też rzemiosła. Mamy łuczarza, garncarza, człowieka, który łupi krzemień. Jestem i wojownikiem, i trenuję chłopaków. Walczyłem mieczem przez wiele lat, ale fascynował mnie również wypał dziegciu, czyli smoły drzewnej. Teraz to jest również garbarstwo, czy skórnictwo bardziej z tamtej epoki. Jestem pedagogiem specjalnym i jednocześnie uczę szkoły podstawowej historii. Bardzo dużo jest takiej przestrzeni, która jest niezagospodarowana w rekonstrukcji.